Ostatnią uchwałę w sprawie regulaminu suwalskiego cmentarza komunalnego oraz opłat, jakie wnoszą rodziny osób tam chowanych, podważył wojewoda podlaski. Z tego powodu Rada wraca do tematu pochówków. Jak pamiętamy, w marcu bieżącego roku ceny poszły ostro w górę, ale uchwałę podważył wojewoda podlaski. Nie weszła więc ona w życie. A podwyżka jest w niektórych przypadkach porażająca. O ile teraz można wykupić miejsce na cmentarzu nawet na 99 lat, to po zmianie graniczny okres, na jaki wykupimy prawo do grobu, wyniesie lat 20. Dla przykładu, teraz zamurowany jednoosobowy grób zainteresowani płacą 3000 zł jeden raz na 99 lat. Po zmianie, jeśli radni się przychylą do propozycji prezesa PGK Dariusza Przybysza, zapłacić będzie trzeba 4500 zł. I tę opłatę będzie trzeba wnosić co dwie dekady. Jak łatwo policzyć, utrzymanie tego rodzaju grobu kosztuje teraz 30 zł rocznie. Po podwyżce będzie to 225 zł. Murowany grób na urnę dotychczas kosztował 900 zł. Po zmianie może to być nawet 1500. Dwuosobowy grób murowany na okres 99 lat kosztuje teraz 5000, a po zmianie cennika co 20 lat zapłacić będzie trzeba 6000 zł. O przyczyny tak drastycznej zmiany w cenniku zapytaliśmy w ratuszu, ale służby prasowe prezydenta wskazały nam, że właściwym adresatem naszego pytania jest prezes PGK. Niestety nie udało się nam dzisiaj ustalić, jakie są powody ponad siedmiokrotnej podwyżki opłaty. Prezes spółki zarządzającej nekropolią jest dzisiaj na urlopie. Poinformowano nas w jego sekretariacie. Dopiero w środę dowiemy się, jak do propozycji zarządcy cmentarza odniosą się radni. Ale skoro w marcu taki cennik przyjęli, to teraz raczej na ich negację liczyć nie można.